Nie udało się żadnej z naszych drużyn awansować do finału wojewódzkiego akcji Mała Piłkarska Kadra Czeka. Przypomnijmy, że w gminnych eliminacjach udział w zawodach powiatowych wywalczyły ekipy dziewcząt z Dobiecina oraz chłopców z Dobrzelowa. Dzisiaj na boisku za halą widowiskowo-sportową w Bełchatowie obie nasze ekipy dały z siebie wszystko, ale nie wystarczyło to do awansu. Bliższe osiągnięcia tego celu były dziewczyny ze szkoły podstawowej w Dobiecinie, które wygrały z Klukami aż 4-1, Wadlewem 1-0 i w decydującym meczu niestety przegrały z Zelowem 1-2. Zabrakło więc naprawdę niewiele. Nieco gorzej szło w tych zawodach chłopcom ze szkoły podstawowej w Dobrzelowie. Dwie porażki z Zelowem 0-4, Klukami 2-4 i remis z Drużbicami 0-0 można chyba jednak zrzucić na brak doświadczenia, bo ekipa z Dobrzelowa nie odstawała aż tak bardzo poziomem, jak mogłyby wskazywać na to wyniki dwóch pierwszych spotkań. Mieliśmy zaszczyt jako gmina Bełchat organizować turniej powiatowy dziewcząt i chłopców z cyklu Mała Piłkarska Kadra Czeka. To jest turniej dla szkół podstawowych, rocznik 2002 i młodszy, młodsi. Turniej niezwykle istotny, dlatego że z tego turnieju można awansować na szczebel aż centralny. Dzisiaj z naszej gminy grały drużyny Dobrzelowa i Dobiecina. Z wyniki za chwilę zostaną ogłoszone. Ja bym chciał podziękować wszystkim władzom GKS Bełchatów za to, że corocznie udostępniają nam tu obiekt tutaj właśnie, żebyśmy mogli ten turniej rozegrać. Jak z poziomem tej imprezy? To trudno ocenić, ja myślę, że poziom był różny. Natomiast zaangażowanie dzieciaków jest bardzo duże. Tym bardziej, że gramy to bardzo wcześnie, w kwietniu, jest zimno. Także myślę, że serdecznie chciałbym podziękować, że chciały przybyć do gminy Bełchatów i rozegrać turniej powiatowy. Widziałem na trybunach trenerów z GKS-u Bełchatów, z tych grup młodzieżowych. Może jakieś perełki tutaj zostały wyłowione? Cieszy fakt, że tak właśnie trenerzy tych grup młodzieżowych przychodzą oglądać takie zawody. I rzeczywiście być może kiedyś usłyszymy o zawodniku, zawodnicy, która będzie grała już w wyższych ligach. Ostatecznie nasze dziewczyny z Dobiecina zajęły drugie miejsce, ustępując jedynie ekipie z Zelowa. Chłopcy z Dobrzelowa z kolei zajęli czwarte miejsce.